Polacy biorą udział w społecznej sondzie, odpowiadając na pytanie dotyczące ich metryki, marzeń i priorytetów. W którym roku się urodziłeś? Kim jesteś? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Czego byś chciał? To właśnie na te cztery proste pytania odpowiadają bohaterowie filmu Gadające głowy Krzysztofa Kieślowskiego, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. W 1979 roku Krzysztof Kieślowski przeprowadził pewnego rodzaju sondę społeczną. Pytania były z pozoru banalne. Kim jesteś? Czego byś chciał? Co jest dla Ciebie najważniejsze? Wynikami tejże sondy Kieślowski podzielił się z ludźmi, tworząc krótki film dokumentalny, który miał swoją premierę w Polsce w 1980 roku. Kieślowski do swojej ankiety wybrał 44 osoby i ustawił je w porządku chronologicznym, od najmłodszego do najstarszego. Na ekranie pojawiają się kolejne gadające głowy, a w prawym dolnym rogu podany jest rok urodzenia danego człowieka. Począwszy od niemowlaka, przez przedszkolaków, uczniów, studentów, ludzi dorosłych, aż po stuletnią staruszkę, obserwujemy, jak zmieniają się pragnienia ludzi w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej. Reżyser poświęcił każdemu bohaterowi tylko jedno ujęcie, realizując w formie sondy ulicznej dokument utrzymany zgodnie z tytułem W poetyce gadających głów. Dużym atutem filmu jest niezaprzeczalnie prosty język, którym posługują się główni bohaterowie. Oddaje on niemniej jednak realia polszczyzny lat 80. ubiegłego stulecia. Wsłuchując się w to, co mówią ludzie przed kamerą, dostrzec można, jak zakres spojrzenia na świat zmienia się wraz z wiekiem, najpierw stopniowo rozszerzając się, by potem po przekroczeniu pewnej granicy na powrót zawężać się. Suma tych wypowiedzi równa się stanowi świadomości społeczeństwa polskiego przełomu lat 70. i 80. Słychać w nich wyraźnie powszechne pragnienie wolności i prawdy. Twarze te układają się w zbiorowy portret Polaka czasu pierwszej Solidarności. Krzysztof Kieślowski niezwykle oszczędnymi środkami filmowymi stworzył niejako zbiorowy portret Polaka, świadomego swej tożsamości i miejsca, w którym żyje, bacznego obserwatora rzeczywistości, którą trudno zaakceptować, gorąco pragnącego zmian, dojrzewającego do buntu. Za swój dokument otrzymał wyróżnienie honorowe na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Oberhausen w 1981 roku. A po dziś dzień powstaje również wiele nowych wersji gadających głów, co bezsprzecznie wskazuje na kunszt wykonania tego dokumentu. Warto również dodać, że Gadające głowy to nie jedyny znakomity dokument Kieślowskiego, wielkiego autorytetu w dziedzinie filmu. Oryginalne filmy prekursora i twórcy kina moralnego niepokoju ukazują specyficzne, destrukcyjne relacje między człowiekiem. Cechuje je charakterystyczny, niepowtarzalny klimat, nastrojowość i artyzm. Jako ceniony reżyser i autorytet w świecie filmowym, wykładał reżyserię i scenopisarstwo na uczelniach w Katowicach, Berlinie, Helsinkach czy Łodzi. W 2004 roku powstała kontynuacja filmu o tytule Gadające głowy 2, której reżyserem jest Krzysztof Wierzbicki, bliski współpracownik Kieślowskiego. Film dzieli się na dwie części. W pierwszej osoby biorące udział w pierwowzorze mają możliwość skonfrontować swoje wypowiedzi po latach. Natomiast druga część kopiuje formę gadających głów z 1980 roku, przenosi ją natomiast w realia roku 2004. W 2006 roku polski zespół Mysłowic na płycie Happiness is Easy zamieścił piosenkę Gadające głowy 8006, która jest inspirowana dokumentem Kieślowskiego. Tekst w znacznej części składa się z cytatów i parafraz wypowiedzi bohaterów filmu, udanego odsłuchu i oglądania filmu.